jeszcze na to. Zobaczę, ile było lajków pod ostatnim Puppet Toy. Mam nadzieję, że nie będę musiał ich kupować. No, gdzie ten film był? Tutaj. Martyna, chyba nie będziemy jeść nic na obiad. Co? Dlaczego? Mamy przecież już zrobiony cały koszyk zakupów. Nie, zostawiamy co to. Idziemy po inne rzeczy, poważniejsze rzeczy. Nie pozostało mi nic innego jak kupić kolejny Puppet Toy. Oj, to mi wypadło parę, muszę je podnieść. O, nie chcę już kupować Puppet Toy, dlatego jeśli chcecie, żeby znowu nagrać Puppet Toy, to musicie dać, nie wiem, 100 tysięcy, nie no, żartuję, 20 tysięcy łapek w górę, tego się wam na pewno nie uda zrobić, a jeśli to zrobicie, to będę musiał wziąć kredyt, żeby kupić kolejne Puppet Toy. Przepraszam, telefon dzwoni. Halo? Miss Gaga? Ej, to Miss Aga dzwoni, co mówisz? Też kupiłaś Puppet Toy? Kobieto, czy życie ci niemiłe? Więc po filmie koniecznie wbijcie do niej na kanał, zobaczcie, co ona tym razem trafiła. Może to będzie coś fajnego? Nie! 20 tysięcy łapek i nagram Puppet Toy. A jeśli by nie było tego w Biedronce, bo to się kiedyś kończy, prawda? To wymyślę coś innego. Dobra, zabieram się za otwieranie. A przy dzisiejszych nagrywkach będzie towarzyszyła mi taka piękna, naprawdę piękna syrenka z poprzedniego odcinka. Ja wiem, ona wygląda troszeczkę jakby była pijana, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że nie jest. A właśnie, że jestem! Jeśli w tych pop-upach trafi mi się syrenka, to zrobię bitwę syrenek. Chociaż nie wiem, czy ona w ogóle będzie w stanie ustać, oj. Niesamowita zabawka, jest to hit roku 2019. Dobrze, że trzasło, bo nie lubię, kiedy to nie trzaska odpowiednio. A w środku skrywają się... Myślałem, że to samochodzik gwizdek, taki jak mam, tylko inny. Ale to nie jest samochodzik gwizdek i że niby co, to tylko... A nie, a jest tu jakiś napęd. Oj, ale driftuję, wam powiem. Oj. Ojej, co się stało? Tutaj widzieliście? Samochodzik odłożyłem gdzieś tam w bezpieczne miejsce, bo moją syrenkę tutaj chciał przejechać. Zabiorę się może za kolejnego Puppet Toy, tym razem różowego. Ale trzasło, tutaj chyba będzie pusto, jak tak mocno trzasło. A nie, coś tam jest w środku. Ej, i to coś, czego nie miałem jeszcze. Powiem szczerze, jak to kupowałem, bałem się, że będzie dużo powtórek. Ale póki co jest bardzo, bardzo fajnie. A co to? Na pewno coś użytecznego. Kto wie, co to jest, bo ja wiem, co to jest. Nie żebym był jakiś super mądry, po prostu to są stemple. Oh my god, to chyba mocno brudzi. Trochę się boję tego robić. Ja to odkładam teraz, a na końcu odcinka zrobię sobie... O, takie piękne serduszko na czole sobie zrobię, będzie fajnie. Mam nadzieję, że to łatwo mi zejdzie potem z głowy. Oczywiście, tak jak wtedy, będę oceniał, który kolor wygra, czy niebieski, czy różowy. Ostatnio chyba wygrał różowy ostatnio, nie wiem, jak ktoś pamięta, to może napisać w komentarzu. A tu w środku kryje się... znowu coś, czego nie miałem. Czy to jest... Nie, no nie gadajcie mi, że to jest... Trąbka rowerowa. Co ja mam? Przecież ja nie mam roweru. Ukradli mi, jak pod sklepem zaparkowałem kiedyś. Ojej, jakie głośne. Przestań! Przestań, mówię! Doigrałeś się! Jeszcze nie wiem, ale pożałujesz tego! Póki co punktacja 0-0. Nie wiem, czy w ogóle jakieś punkty dzisiaj będą. Póki co tylko zdenerwowałem moją koleżankę syrenkę. Paweł, co ty robisz? Ogłuchłam. Nie powtarzajcie tego w domu. Ja to zrobiłem po prostu, bo wiem, że syrenki nie mają uszu. Oho, lipka jednak mają. No trudno, musiałem źle zapamiętać z lekcji przyrody. A co to będą, stringi jakieś? Powariowali? Nie, czekajcie. Co to są? Kajdanki komendanta Buły? No zobaczcie, chyba tak. A nie! A tutaj się tylko zaczepiło. To jest opaska na czoło, a nie żadne stringi. Też ubiorę to na sam koniec filmu, a tymczasem dam to syrence, żeby się pobawiła. Widzicie, jak się bawi? O, jak macha płetwą z zadowolenia. O, jak macha płetwą. O,
prawo, jak macha płetwą. Zdejmij to ze mnie! Zdejmij to! Cztery popetoje już za nami i dalej nie dałem żadnego... O, punkta. Oj, to chyba jest zepsute. Uszkodzony. Widzicie? Jaka porażka totalna. Oszukali mnie tutaj. Biorę paragon, idę do Biedronki reklamować to. To powinno strzelić, tak jak reklamowali. O, czy to odświeżacz do jamy ustnej? Frobles Bobles? Open the bottle, remove the bobble vant and blow to make bobble. Tego języka nie znam. Buka tutup ablil tognat gelembung dan tipukach. Aha, rozumiem. To są bańki mydlane. Co to ma być? Ej, żel jakiś? Pierwszy raz coś takiego widzę. Nie no, o, tutaj już wycieka, widzicie? Boję się tego użyć, wiecie? Przestań się zachowywać jak mała dziewczynka i pokaż widzom! Dobra, ale nie wyzywaj mnie, dobrze? Nie wyzywaj mnie już. Rozłożyłem chusteczkę, żeby sobie nie pobrudzić tutaj mojego biurka. I zobaczmy, o co tutaj chodzi. Co to ma być? Ja! Mega sprawa! Zostawiam to sobie na później. Te bańki są mega hiper wytrzymałe. Patrzcie, mogę je paluchem macać, a one się cieszą. O, jak się cieszą. Oj, już trochę mniej się cieszą. Oczywiście na stole pozostawiało to pełno takich faflunów jakichś dziwnych, więc już nie będę tego używał tutaj. Mówiłem ci, że to niebezpieczne jest. Nabrałam cię. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z was widział takie bańki. Pierwszy punkt dla niebieskich. Niebieski wychodzi na... prowadzenie! Tutaj stawiam punkt, żeby nie zapomnieć i kontynuuję moją przygodę, a raczej katorgę z piękną zabawką Pop a Toy. Co to takie twarde? Muszę chyba użyć drastycznych środków i... Nie! Nie potrafię dalej składać kostki Rubika! Dalej, przejdźmy sobie do niebieskiego teraz. Te różowe troszeczkę dzisiaj przegrywają. Ale tak... Nie! 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 Przebiłem przypadkowo miecz! Nie! O nie! Za mocno ścisnąłem! Słyszycie to? Dawaj mieczu, chcę walczyć z moimi wrogami! Mieczu, szybciej, moi wrogowie już do mnie nadchodzą! Boję się, że to wybuchnie i mi popaskudzi całe biurko. No dawaj mieczu! Chcę walczyć z wrogami. Już prawie, jeszcze jest taki trochę giętki, ale zaraz będę mógł walczyć z wrogami. Aga, poddaj się! Zostaw suba i się poddaj! Zostaw tego suba! Jak chcecie, abym nagrał z Agnieszką walkę na miecze, to zostawcie łapkę i napiszcie w komentarzu jakiś pomysł na to, a my nagramy dla was coś ciekawego. O, teraz jest super. Drugi punkt dla niebieskiego. No, nie wiem, nie wiem. Chyba różowe już nie mają szansy się odegrać. Muszę je teraz delikatnie otwierać. Bo jakby był jeszcze jakiś taki miecz, to sobie go zachowam. Nie wiem, na jakiś odcinek albo na jakieś spotkanie z widzami. Co to ma być? Rozwaliło mi się! Jak ja mam to teraz nosić? Jak ja mam to teraz nosić, taką torebkę? O co tutaj chodzi? Czy to klocki Lego? O nie! Znowu rozwalona? To na pewno nie jest Gucci! Dam to syrence, ona mi wygląda na taką, co lubi torebki. Patrzcie, jak się cieszy, patrzcie, jak się cieszy. Już znowu macha ogonem, widzicie, jak się cieszy? O tak, cieszę się bardzo! Przekroję to na pół, może uzyskam jakąś odpowiedź. I zobaczmy... Jest podpowiedź! Tak, to jest gumka do mazania, widzicie? Jest tutaj napisane wyraźnie. No fajnie, że napisali, o co tutaj chodzi. Teraz wiem, że do niczego mi się to nie przyda. Błagam, błagam, ja chcę jeszcze jeden miecz, chcę jeszcze jeden miecz. I chcę sobie go zostawić na jakąś walkę z Agnieszką na miecze. Mam nadzieję, że jej też się trafi jakiś miecz. Chcę pęknąć, a nie, jednak się pękło. Miściu, leć, leć w kosmos, Misiu, powiedz nam, czy jest jakaś obca cywilizacja! Tak, Paweł, jest obca cywilizacja. Są to widzowie, którzy nie dają komentarzy pod filmem! A widzicie, widzicie, można się dowiedzieć czegoś pożytecznego na moich filmach, że istnieją kosmici. Nie bądź kosmitą, zostaw komentarz pod filmem, bo inaczej mi jest smutno po prostu i płaczę. Nie! Nie! Znowu? Naprawdę? To chyba sprawka Illuminati!
Szybko, zastopuj ten filmik i zobacz, czy w lodówce nie kryją się u ciebie takie misie. Ja idę zobaczyć, czy u mnie się nie kryją. Zobaczę u mnie. Są tutaj koło musztardy i dżemu. Wnikać mi stąd. Zostały już dwa popetoje. Bardzo mi szkoda, bo bardzo je lubię, powiem szczerze. Sprawiają mi frajdę, zwłaszcza to strzelanie z tych popetojów. Znowu samochodzik i to nie ten rozpędzany dmuchaniem. Tych nie lubię. No i niestety ostatni popetoj bez sentymentów. Czy oni sobie robią ze mnie jaja? Naprawdę dali mi plastikowy tasak, plastikowe coś, oj, plastikową tackę, plastikowy garnek i plastikowego kurczaka? Chodź syrenko, chociaż ty sobie zjesz trochę. Chodź tutaj, tak, załóż plecak i zjedz. No i co to za opaska, nawet nie działa. No, spadło mi to z głowy. Oby się trzymała. Słabo, bo muszę iść jeszcze do sklepu dzisiaj i nie chciałbym, żeby pani sprzedawczyni się na mnie dziwnie patrzyła.